Trochę teorii, dużo praktyki, zabieramy się za tworzenie modelu danych, czyli będziemy robić to, aby Twoje dane z różnych źródeł ze sobą doskonale współpracowały. Cześć, tutaj Krzysiek z Clever BI i w końcu przechodzimy do kolejnej części naszego kursu, tej, w której będziemy modelować nasze dane, czyli sprawimy, że będziesz w stanie wyciągnąć cenne informacje z więcej niż jednego źródła tych danych. Będziemy też tworzyć miary za pomocą DAX-a, aby wyciągnąć z naszych źródeł jeszcze ciekawsze informacje. Na sam koniec poruszymy temat optymalizacji modelu danych, aby Twój raport działał szybko, sprawnie, czyli tak, jak wszyscy tego chcemy. Ta część kursu, tak samo jak poprzednie, będzie podzielona na kilka sekcji, po których przejdziemy do tego, co lubię najbardziej, czyli do właściwej wizualizacji wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Ale tymczasem dzisiaj zaczynamy od modelowania i wyjątkowo nie bierzemy się od razu do roboty, a zaczniemy od odrobiny teorii. Więc czym jest ten tajemniczy model danych? Wyobraź sobie źródła danych jako puzzle. Każde źródło jest pojedynczym klockiem, leżą sobie rozrzucone na stole, na każdym z nich widzisz jakiś fragment obrazka. Tutaj fragment CRM, tam fragment Google Analytics, jeszcze gdzieś inny fragment z systemu księgowego. Jeżeli dysponujesz dużą dozą wyobraźni, pewnie nawet będziesz w stanie, patrząc na te klocki, mniej lub bardziej dokładnie określić, co one przedstawiają w całości. Ale dopiero w momencie, gdy wszystkie części trafią na swoje miejsce, zostaną ze sobą w odpowiedni sposób połączone, wtedy będziesz widzieć pełen obraz wraz ze wszystkimi szczegółami. I chyba wszyscy zgodzimy się z tym, że gotowy obrazek wygląda o niebo lepiej niż pojedyncze jego fragmenty. Ta sama zasada działa w BI. Dopiero łącząc ze sobą dane z różnych źródeł, jesteśmy w stanie wyciągnąć z nich to, co najlepsze, i nie tylko wyobrażać sobie, jaki jest pełen obraz, ale zobaczyć go w pełnej krasie. Patrz, ostatnio zaimportowaliśmy kilka plików z danymi. Jeżeli przejdziesz do zakładki Modelowanie danych, pewnie zobaczysz coś takiego. Mamy tutaj poszczególne tabele z danymi. Informacje o klientach, nieruchomościach w sprzedaży, spotkaniach, finansach. To właśnie są nasze puzzle na stole. Aby je połączyć, musimy stworzyć pomiędzy nimi logiczne relacje, połączenia. I będzie to wyglądało o właśnie tak. Na tym screenie mamy już nasze gotowe, złożone puzzle. Źródła są ze sobą logicznie połączone i możemy dowolnie korzystać z nich, jednocześnie w tym samym momencie łączyć je ze sobą. Daje nam to o wiele szerszy wgląd w to, co dzieje się w naszej organizacji oraz co najistotniejsze, będziemy w stanie wyciągać sensowne wnioski. Teraz pewnie zadajesz sobie pytanie, Krzychu, ale jak to właściwie działa? Spójrzmy na prosty przykład. Mamy tutaj dane z dwóch tabel. Klientów i transakcji. Jeżeli połączymy te dane ze sobą, możemy zrobić takie coś. Jak widzisz, wizualizacja pobrała dane z dwóch źródeł i dzięki temu możemy pokazać, kto jest klientem, który kupił daną nieruchomość oraz który doradca się nim opiekuje. Oczywiście, nasz przykład jest mega prosty, ale wizualizacja i analiza danych bez modelowania traci 99% swojego uroku i tyle samo, a może i więcej możliwości. Więc co będziemy dalej robić? Zaczniemy od definiowania naszych tabel. Potem przejdziemy do wypłaszczania hierarchii, pokażę Ci, jak radzić sobie z nielubianymi relacjami wiele do wielu i w końcu stworzymy razem tabelę dat i pobawimy się poziomem szczegółowości naszych danych. Więc zgadnij, co będzie teraz. Komputer już czeka, zabieramy się do roboty. Tradycyjnie zaczynamy otwarcie naszego pliku, tego, który tworzymy w trakcie naszego kursu. Jeżeli takiego pliku nie masz, wejdź na stronę internetową, tam znajdziesz aktualne informacje, aktualny zbiór danych i te pliki, na których pracujemy. Jeżeli przejdziemy do zakładki model, modelowanie danych, zobaczymy dokładnie coś takiego i zaczniemy od definiowania tych naszych tabel.
Co my tutaj mamy? Mamy tabelę z różnymi informacjami i co musisz wiedzieć? Istnieje coś takiego jak tabele faktów i tabele wymiarów. I jeżeli bardzo mocno uprościmy całą sprawę, to tabele faktów zawierają podstawowe informacje, a w tabelach wymiarów znajdziesz informacje szczegółowe, rozszerzające te informacje, które są w tabelach faktów. Oczywiście moglibyśmy tutaj wchodzić głębiej, rozmawiać o pionowej, o poziomej strukturze danych. Na razie nie ma to sensu, nie ma żadnego celu w takich rozważaniach, dlatego zatrzymajmy się na tym. To jest wiedza, którą na razie musisz mieć. Spójrzmy jeszcze raz na to, co tutaj mamy. I idealnym przykładem tabeli faktów będzie tabela z transakcjami. Tak jest, dzięki niej wiesz, że w dniu takim a takim klient X podpisał umowę Y na zakup lokalu Z za kwotę A. I teraz od tej tabeli mamy tabelę z wymiarami. Spójrzmy sobie na nie po kolei. Mamy tabelę z kontaktami. Oczywiście, w tabeli kontakty są informacje dotyczące tego, jaki doradca prowadził te transakcje, skąd klient pochodzi, kiedy klient do nas przyszedł. Patrząc na tabelę z lokalami, dowiesz się, jakiej wielkości lokal został kupiony, jaka była jego cena ofertowa. W tabeli z transzami i wpłatami oczywiście dowiemy się, kiedy i ile pieniędzy do danej transakcji powinno spłynąć, a ile zostało faktycznie zapłacone. I w momencie, gdy będziemy te dane ze sobą łączyć, zacznie powstawać nasz model danych. O czym należy pamiętać, tworząc ten model? Przede wszystkim o tym, aby był tak prosty i tak mały, jak to możliwe. Wyobraź sobie, że masz źródło danych składające się z setek milionów wierszy. Powiedzmy, tabela z transakcji z 10 ostatnich lat, ale potrzebujesz z niej tylko transakcje z bieżącego i poprzedniego roku. Jaki byłby sens w ściąganiu tych wszystkich danych i późniejszym odfiltrowywaniu ich? Żaden. Dlatego pamiętaj o tym, żeby łączyć się i pobierać tylko te dane, których naprawdę potrzebujesz. Taka sama zasada jest tutaj. Bierz to, co potrzebne. Nie pobieraj danych, które mogą się przydać kiedyś w przyszłości, bo prawdopodobnie nie przydadzą się. Wróćmy do naszego modelowania i jest jeszcze jedna rzecz, którą musisz znać. Są to dwa podstawowe modele danych. Model gwiazdy i płatek śniegu. To właśnie z nimi będziesz mieć najczęściej do czynienia. A czym one są i w jaki sposób się od siebie różnią, pokażę Ci właśnie teraz podczas tworzenia naszego modelu. I zaczynamy. W jaki sposób możesz tworzyć ten model? Zacznijmy od właśnie tego, żeby zostawić sobie tutaj na środku naszą tabelę z transakcjami, czyli tabelę faktów. I po kolei będziemy łączyć poszczególne tabele ze sobą. Zacznijmy od tabeli z kontaktami. Tutaj jest bardzo prosta sprawa. Mianowicie mamy tabelę z transakcjami, musimy jakoś ją połączyć z kontaktami. W jaki sposób? Najprościej po ID klienta. Czyli dany klient kupuje daną nieruchomość, podpisuje daną umową. Aby to zrobić, tak jak widziałeś, wystarczy przesunąć z jednej tabeli pole z ID-kiem klienta na drugiego ID-ka klienta i automatycznie powstanie nam relacja. Idziemy dalej. Mamy kolejną tabelę z numerami lokali. Tutaj też jest prosta sprawa. Łączymy sobie numerem lokalu, czyli tym naszym kluczem. Idziemy dalej. Spotkania. I teraz tak, co tutaj możemy zrobić? Spotkania w żaden sposób nam się jakoś z transakcjami nie kleją. Sensownym rozwiązaniem będzie połączenie spotkań z kontaktami. Ponieważ spotkania rozwijają nam informacje o kontaktach, czyli dany klient, kiedy miał spotkania, ile miał tych spotkań, co z tych spotkań wyszło. I znowuż łączymy to ID-kiem klienta. Zostały nam wpłaty i transze. I tutaj teraz mamy ciekawą sytuację, ponieważ oczywiście wpłaty i transze będą łączyły nam się z transakcjami. Tylko po czym to teraz połączyć? Ponieważ tak, jeżeli połączymy to po ID klienta, w żaden sposób nam się to nie zepnie, ponieważ każdy klient podpisuje kilka umów. Jest to umowa najpierw rezerwacyjna, potem deweloperska, potem przeniesienie własności. Dodatkowo też do tych umów są poszczególne transze
I jak widzisz, powstaje nam relacja wiele do wielu. W wielkim skrócie, takich relacji należy unikać za wszelką cenę, przynajmniej na tym etapie, ponieważ będą one tworzyły bardzo dużo problemów. Po ID-ku klienta, no, nie zepnie nam się to. A jeśli weźmiemy po numeru lokalu, sytuacja będzie taka sama, ponieważ, jak już mówiłem, dla każdego lokalu jest podpisywanych kilka umów, także zarówno z jednej, jak i z drugiej strony mamy wiele tych numerów. Dlatego zastosujemy tutaj prostą sztuczkę do tego, aby te dane połączyć ze sobą w sposób sensowny. Mianowicie, przejdźmy do edytora Power Query. I tutaj dorzucimy sobie dodatkową kolumnę w tabeli z transakcjami. I co tutaj możemy zrobić? Możemy połączyć numer lokalu z typem umowy i powstaną nam wartości już odrębne, unikatowe. Dodajemy kolumnę, kolumna niestandardowa. Jeśli zmienimy sobie to teraz jeszcze na tekst i mamy 726 odrębnych, 726 unikatowych wierszy, czyli mamy załatwioną sprawę już tutaj z wartościami. Przejdźmy sobie do zakładki z wpłatami i robimy dokładnie to samo. Tutaj, jak już widzisz, mamy odrębnych i unikatowych różne liczby. W niczym to nie przeszkadza. Tworzy nam się najbardziej pożądana relacja, czyli jeden do wielu. Jeden ze strony transakcji, wiele ze strony wpłat i w transzach będzie sytuacja analogiczna. Dobra. Zamykamy, zastosujemy nasze zmiany i widzisz, automatycznie te relacje nam dodało. Także de facto właśnie zrobiłeś nasz pierwszy model danych. Teraz to, o czym już wspomniałem i co chciałem Ci pokazać, mianowicie płatek śniegu i schemat gwiazdy. I teraz spójrz, poukładam sobie te dane, tak żeby było to lepiej widoczne. Teraz patrz, jeżeli spojrzysz na naszą tabelę faktów, ta jest transakcjami, to tutaj tabele transze, kontakty, lokale, wpłaty tworzą nam jakby taką gwiazdeczkę, prawda? W momencie, kiedy jeszcze do tych ramion gwiazdeczki dodajemy coś, kolejne tabele z wymiarami, w tym momencie to już zaczyna przypominać płatek śniegu, ponieważ płatek śniegu też ma takie odnogi od tych swoich ramion. Także de facto, co zrobiliśmy? Zrobiliśmy tutaj modelową gwiazdkę śniegu. Gdybyśmy usunęli tę relację jedną, no to powstaje nam nic innego jak najzwyklejszy schemat gwiazdy. Dobra, także połączmy z powrotem nasze spotkania z kontaktami, znowu po ID-ku klienta. Jedną rzecz, na którą chciałbym Ci jeszcze zwrócić uwagę i którą chciałbym Ci pokazać, patrząc na ten schemat, na pierwszy rzut oka jesteś w stanie zobaczyć, jakie relacje łączą poszczególne tabele. Tak jak tutaj widzisz, mamy relację 1, w tej małej budce pokazuje się 1, do wielu, czyli tak jak tutaj łączymy sobie te konektory, tutaj w tabeli transakcje mamy niepowtarzające się wartości, które łączą się z wartościami powtarzającymi się. W ten oto sposób po stworzeniu naszego modelu jesteśmy już w stanie pracować dalej na tych naszych danych, robić z nimi różne fajne rzeczy. Przy naszym najbliższym spotkaniu przejdziemy do wypłaszczania hierarchii, przejdziemy do tworzenia tabeli dat, która też nam tutaj będzie w ciągu dalszym konieczna.
Także hej i do zobaczenia. Jak zwykle zapraszam do samodzielnej zabawy i baw się dobrze.